right, I'm ready. Good evening. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall. It's Saturday morning, October 26th, 1985, 1:18 a.m. And this is temporal experiment number one. Come on, Einie. Hey, boy, get in there. That a boy. In you go. Get down. Get your seatbelt on. That's it. Whoa. Okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right. Check, Doc. Good. Have a good trip, Einstein. Watch your head. You got that thing hooked up to the car? Watch this. Yeah, okay. Got it. Not me. The car. The car. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Watch this. Siemanko ludzie, ja jestem Zomaciek, to jest Back to the Future 1. Displacement occurred at exactly 1:20 a.m. and 0 seconds! I co wam teraz powiem? Doc, what happened to the car? Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future! 1 minute into the future, to be exact! And at precisely 1:21 a.m. and 0 seconds! I co wam teraz powiem? Nie mogłem nic powiedzieć, bo ciągle jest cutscenka, znaczy dialog w grze, więc... ten let's play postanowiłem zagrać już jakiś, nie wiem, tydzień temu od dnia dzisiejszego. Dzisiaj jest... Co dzisiaj jest? 21 lipiec, niedziela chyba. No w każdym razie, jakiś tydzień temu przypomniałem sobie, że mam tę grę i kurczę, uwielbiam filmy i uwielbiam trylogię. To tak sobie pomyślałem, czemu by nie nagrać, wiecie. No i dobra, więc zaczynamy Back to the Future, epizod pierwszy. We shall catch up with him and the time machine. I wam powiem, że to jest, że to działa na zasadzie, znaczy Telltale Games, czy coś takiego, stworzyli tę grę, tak samo jak The Walking Dead grę. I tu też mamy takie dialogi, które, no, takie questy mamy. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! Aha, coś się dzieje. Chyba coś się zrąbało. Doc? Ah, that's peculiar. Where's the car, Doc? It should have caught up with us. 27 seconds ago. Doc, what happened, Einstein? No need for concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuits. Marty, could you get my notebook? It should be in the toolbox. Okay, więc teraz tak. Jak widzicie tutaj, możemy sobie chodzić tą postacią, Martim. No i co? A nie, tego nie będę włączał, bo to są Chińcy. Chińców raczej nie będę robił. No i tak. Możemy chodzić w USAD tak jak w The Walking Dead, co nie? No i dobra. I tam musimy... Get Doc's notebook. Czyli musimy notes doktorka wziąć z toolboxa. Notebook. Got it.
flux capacitor? That's it! What the heck's a flux capacitor? My latest invention. The thing that makes time travel possible. In this notebook, I've detailed the nearly 3 decades of scientific breakthroughs necessary to build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. Let's see. It's mass equals I times z, and E equals the square root of z times c squared, and the... I tak, co wam jeszcze powiem? Właściwie zapomniałem. Ojej, ja zapomniałem, co miałem powiedzieć. No dobra. Consequences could be catastrophic? Whoa, deja vu. Aha, co miałem wam powiedzieć? Że ta nie ma spolszczenia do tej gry, a przynajmniej o tym nie wiem. I nie mam zamiaru ściągać spolszczenia, bo dla mnie spolszczenia do gier, które mają angielskie, które mają joke'i angielskie, które po przetłumaczeniu na polski są bezsensowne i nieśmieszne, dlatego będę grał w oryginalnym języku. I jeśli ktoś nie za bardzo jest, że tak powiem, angielski, to niestety nie będzie tutaj żadnego polskiego, no chyba, że będzie mój polski komentarz i będę tłumaczył, co oni mówią, oczywiście nie wszystko. No i co, i to by było na tyle. Jeśli ktoś potrafi zrozumieć angielskie dialogi, to proszę bardzo, a jeśli nie, to ja troszkę pomogę. W takich bardziej kluczowych momentach, w sensie dialogi i coś tam. Nie będę każdego dialogu tłumaczył, bo też bym nie dawał sobie z tym rady. Tak? Tutaj coś się zaczyna dziać. Coś się zrąbało. Doktorek chyba źle obliczył swoje... Oj, błąd zrobił. I to straszny. Uh-oh. Doktorek znika. Ha! To na szczęście tylko sen. Marty, is everything okay? Yeah, Mom. It was just a nightmare. I was in the past, and Doc was there. Well, you're safe and sound now. Back in good old 1986. Czyli akcja w grze dzieje się rok po... Your father's waiting for you. Rok po akcji w filmach. Meet him over at Doc's? Holy crap, I'm late. Back to the future, the game. Dobra. Więc zaczynamy poważniejszą gierkę teraz. Oczywiście ten pierwszy odcinek jest bardziej taki wstępowy, że tak mogę powiedzieć. Wstępowy do ogólnie serii. I ta seria ogólnie będzie trwać nie wiem ile, bo nie wiem ile mi zajmie przejście właśnie pierwszego epizodu, drugiego, trzeciego, czwartego i tak do piątego. No i oczywiście... Back to the Future to nie jest jedyna gra, którą posiadam od Telltale Games. Może to jest napisane? No nie ma. Telltale Games, no ci twórcy cali, co nie? No i dobra, teraz jest jakby takie prawidłowe intro. I jesteśmy w domu doktorka. W domu, magazynie, czy coś takiego. Tu mamy różne zegarki. Mamy... wzmacniacz gitarowy, który Marty bardzo lubi używać. No i mamy naprawiony głośnik, który w pierwszej części, no zresztą jak zresztą widzieliście w intro, które było właśnie z filmu troszkę wyciągnięte, znaczy scenki. A jeśli ktoś nie oglądał w ogóle tej trylogii, co by było strasznym grzechem, to zapraszam do zakupu DVD czy Blu-raya i oglądać. Now, son, I know you're upset, but your friend's been gone for months, and the city really seems hell-bent on using his land for that new parking garage. And hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. At least things can't get any worse.
Biff. Hi, Biff. Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Nah, I guess I'm just remembering. Dobra, więc tak. Z tego co tutaj zrozumiałem, mamy. Może tu jest. A nie, zresztą tutaj jest napisane story so far, że minęło parę miesięcy od zniknięcia. Znaczy nie od zniknięcia, tylko parę miesięcy już minęło od ostatniego, jakby to powiedzieć po polsku. Ostatnio słyszeli o doktorku parę miesięcy temu. Marty protestuje, że miasto zaproponowało aukcję sprzedawania rzeczy, które należą do doktorka. I przez ten koszmar, który był interaktywny z nami, ze mną, no to sprawił, że Marty będzie chciał sobie coś poszukać o doktorku. Okej, okay, tutaj możemy sobie popatrzeć, jak to wszystko wygląda w grze. Hey, let me... Now, Biff, leave Marty alone. This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. I jeśli ktoś nie oglądał trylogii, to troszkę trudno będzie mu... będziecie rozumować to wszystko, co tutaj się dzieje. No może nie wszystko, bo nie wszystko jest powiązane z filmem, chociaż no... Ale jednak no... Dobrze by było, jakbyście znali całą trylogię, no bo... No jednak. Jednak to jest kontynuacja po prostu filmu. Raczej trylogii trzech filmów. No, trylogia trzech filmów, mocno maślane. No po prostu, trylogii. Does nature contrive it, so that even with a time machine, you can intervene to prevent your own conception, for example? Okej. Okay. Więc tutaj sprawdzamy sobie parę rzeczy. Fish tank mamy. Fish tank? I never knew fish Doc tank. Raised fish. Doc's fish had weird taste in decor. I kinda like Doc. Okej. Sobie pochodzimy, posprawdzamy różne rzeczy. O, mamy coś takiego. Times Square. Nie, Town Square. Doc built this model at Downtown Hill Valley, way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? That looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He was good with his hands. Biff, can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on. No dobra. I saw it first. Widziałem to pierwszy. Yeah, I guess you're right. But I picked it up first. dobry argument. Well, look at what we have here. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Brown's worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Ale wredny Biff. No dobra. Hey, let me try, Marty. Now, Biff, let Marty have his turn. You got it, Mr. McFly. O Boże. Ojciec Martiego mnie tak dobija, jak tłumaczy Biffowi, że coś robi źle i w ogóle. Dobra, spróbujemy pogadać z Biffem i przekonać go, żeby nam dał ten domek, ten ratusz. Kupię go od ciebie. How much? Not enough. O ja pierdziele. Niebezpieczny. It's dangerous. What is it set to explode or something? Well, in a way. I'll take my chances. No fajnie, że chcesz zaryzykować. No dobra. Nie zrozumiałbyś tego. Tak. You wouldn't even understand what's in it. You calling me ignorant? No nie, on chyba się nie da przekonać. O, przypomnij. Kojarzy mi się z doktorkiem. I'm sentimental. It's like a piece of Doc. Doc's dead. Time to get over it and move on. No patrzcie, jaki wredny. Dobra. Idziemy sobie stąd, bo kurczę, ten Biff jest po prostu strasznym draniem.
Okej, co tutaj mamy? Mamy nasz głośnik zarąbisty. Let's make some noise. Haha. Możemy podkręcić. Zarąbiście. Ho, ho, ho. Co my tu mamy? Hey, Dad, gitara. Why is my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. Dobra, więc mamy inwentarz i tutaj możemy używać tych wszystkich rzeczy, które zdobyliśmy, więc prawdopodobnie gitarę, no można do tego. Można. Haha, zarąbiście. O, będziemy grać? Podoba mi się. Boże, ten pif. No nie. Let me show you how it's done. Now, Biff, I think that's Marty's guitar. Oh, gosh, you're right, Mr. McFly. Here you go, Marty. Let's hear a few licks. Ta mina. Wow. Mieć taki głośnik w domu. Tak za mną bym sobie zainstalował. You kids have ruined rock and roll. Jak ja mogę przekonać tego gościa, jak ja mogę przekonać Biffa? O, jeszcze z facet z ojcem nie oglądaliśmy. Who's running this sale? Kto prowadzi tę sprzedaż? You. Why? Well, once it became apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that right, Biff? You got it, Mr. McFly. I can fight my own fights, Dad. I had dream. Oh, I had. Zaraz. About Biff, Dad. I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle him. So can I. I guess you can. Okay, son. Jego ojciec jest chyba normalny. You know where to find me. Oh. I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I happen to know. Yes, you've told us he's not dead. He's on a trip. Let's say you're right. Have you considered that this trip may not have been entirely voluntary? I hate to say it. But Doc's run up some pretty sizable debts around town. Maybe he's just hiding from his creditors. No dobra. I'll keep looking around. Thanks, Dad. No dobra, więc tak. Skoro Biff... Dobra, więc teraz... Skoro Biff nam prawdopodobnie... Znaczy teraz będziemy sobie sami radzić z Biffem. Więc zobaczymy z tym jukeboxem teraz. O, puściliśmy sobie muzykę. Może tutaj coś... O właśnie! Jeszcze nam przeszkodził w gitarze, więc teraz... No, ja pierdzielę. O, ojciec już nie przeszkadza. O, Biff sobie jeszcze bardziej podkręca. Ho, 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 ho. No to ładnie. Now watch me blow the lid off this joint. Whatever you say. Oh. Rock on, Biff. Oh shit. No ładnie. O, zdobyliśmy notebooka. Tego. Notatnik zdobyliśmy, zarąbiście. Co my tu mamy? Doc, bulletproof. Where are you? Uh-oh. To znany, znaczy znajomy dźwięk i znajome światło. Czyżby DeLorean? Ja pierdzielę. No. Ja pierdzielę, DeLorean, ale przecież DeLorean jakim cudem? Skoro... Doc?
Zaraz, ja nie pamiętam, kurczę. Nic nie pamiętam z tej gry. Ha, w sumie to lepiej. Ale... No dobra, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, kurczę. Zimny ten. Einstein! Where do you come from, boy? Didn't you bring Doc with you? Einsteina mamy, czyli psa. Psa doktorka. No i jesteśmy w środku DeLoreana. Wszystko wygląda na sprawne. Wszystko... Nic nie jest rozwalone. Ciekawe. Jakiegoś buta tutaj mamy, co to jest? Dobre. I can use those to enter a date into the time circuits. A no tak, oczywiście, no oczywiście. Wracam. O, mamy jeszcze nagrywarkę. O. Oh. Automatic retrieval? In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I programmed the time machine to jump to these four-dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always a possibility that I could land in trouble sometime. And that sometime is now, or then, or maybe later. He's in trouble. Marty, you come to my rescue in the past, or was it the future? Anyway. I'm relying on you to do it again. Please, take the DeLorean back, or forward, to whatever it is. I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading marked Last Time Departed. Good luck. Right, last time departed. Oh, jeez. Come on. No, zresetował się. Crap. Zegar się zresetował. Oh, great. We're supposed to find him now. Uh-oh. Nic tu nie mamy, nic tu nie ten. The time circuit still work. Now I only need to know when to look for Doc. Oh fuck. No dobra. Co my tu mamy? Mam jakiegoś buta. No ale w czym nam but pomoże? Zdjęcie ojca Martiego. Może coś w notebooku mamy napisane? This notebook has all of Doc's plans for the flux capacitor and never falls into the and by wrong. Wiecie co? Jako że to jest odcinek wprowadzający, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że lubicie takie klasyczne filmy / gry. Chociaż to nie jest klasyczna gra, ale jednak gra zrobiona na podstawie klasycznego filmu. Więc mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie łapkę w grę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a ja się z wami żegnam, na razie!